Komisji Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska. Na początku pragnę powitać panią burmistrz, panią skarbnik, panią z Biura Obsługi Rady i pana Ireneusza oraz wszystkich radnych. Porządek obrad komisji. Zgodnie z przedstawionymi materiałami porządku obrad sesji nadzwyczajnej. Poproszę panią burmistrz o szczegółowe omówienie materiału sesyjnego. Dzień dobry państwu. Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej złożyłam z powodu następujących zmian budżetowych. Ja powiem w skrócie, następnie oddam głos pani skarbnik. Zmiany te dotyczą zwiększenia na oświatę dla wszystkich trzech szkół oraz zwiększenia na modernizację obiektów komunalnych, kulturalnych w naszej gminie. Dotyczy to zadań w Prudzewku i w Nowej Kaźmierce. To są główne zmiany w związku z tym, że to są ogromne kwoty. Ja tyle, ile mogłam, to pozyskałam, także to są pozyskane miliony dla naszej gminy. Natomiast niestety zostały zobowiązania oświatowe z minionego roku i musimy to w jakiś sposób rozwiązać, aby nasza oświata mogła funkcjonować. Ale jeszcze macie państwo jeden projekt uchwały dotyczący wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej w Choczu. 26 lipca państwo podejmowaliście uchwałę w tej tematyce. I kiedy przekazaliśmy dokumenty do notariusza do zawarcia aktu notarialnego, notariusz stanął na stanowisku, że nie możemy mieć zapisu, że ta służebność jest na rzecz wspólnoty gruntowej, bo gdyby wspólnota gruntowa zbyła tą nieruchomość, to inny właściciel nieruchomości również musi mieć przejazd, dojazd. W związku z tym jest tutaj, jak państwo widzicie, zapis ogólny. Z jednoczesnym postanowieniem nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie służebności przejścia i przejazdu przez działkę numer 869. Czyli różnica jest taka. Nie ma tej wspólnoty gruntowej. Jest ogólne nazewnictwo. Po prostu. Kto będzie właścicielem. Tak. Ja dziękuję bardzo i oddaję głos pani skarbnik. Dzień dobry państwu. Zmiany budżetowe, może kwotowo są znaczące, ale nie jest ich jakoś dużo. Dostali państwo projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Ja omówię po kolei załączniki, jakie są załączone do projektu. Załącznik numer 1, zmiany w dochodach. I tutaj następuje zwiększenie w sumie o kwotę 100 tysięcy złotych uzyskaną z refundacji z Urzędu Marszałkowskiego. Refundacja za co? Za realizację inwestycji, rewitalizacji pracy 1 maja. Tutaj wcześniej państwo już przyjmowali część tych środków, ona pana paragrafie 629.7. Musi ona zostać przeniesiona na paragraf 625.7 i dochodzi paragraf 625.9. Ale w sumie co oznacza ten paragraf 9? Z dziewiątką to są środki refundacji, które pochodzą z budżetu państwa, a z siódemką, z ostatnią cyfrą, czwartą cyfrą 7, środki tej samej refundacji pochodzące ze środków europejskich. Także tutaj są zmiany między paragrafami plus zwiększenie o kwotę 100 tysięcy złotych. Różne rozliczenia, rozdział 758-14, otrzymaliśmy decyzję pana wojewody o przyznanym zwrocie części wydatków, które zostały poniesione w 2023 roku ze środków Funduszu Sołeckiego. Kwota zwrotu to jest łącznie 129 985,28 zł. Jest ona podzielona na dwa paragrafy. Paragraf 203 dotyczy zwrotu części wydatków bieżących. Paragraf 63-30 to jest zwrot.
474,38 zł. Kolejnym załącznikiem, załącznikiem numer 2 są zmiany w wydatkach budżetu gminy i tutaj proponuje się następujące zwiększenia wydatków. W rozdziale 750.22 Rady Gmin, paragraf 303, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zwiększenie o kwotę 56 200 zł. W związku ze zmianą uchwały o wysokości gmin radnych należy uzupełnić o taką kwotę środki, jak wystarczyło do końca tego roku. Ochotnicze straże pożarne, dotacje, zwiększenie o kwotę 10 000 zł. Oświata i wychowanie, składki na ubezpieczenia społeczne, zwiększenie o łączną kwotę 235 605,28 zł. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, tutaj jest zwiększenie o kwotę 40 180 zł na wynagrodzenie i pochodne od pracownika. I wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w rozdziale domy i ośrodki kultury świetlice i kluby, zwiększenie na zadanie inwestycyjne o kwotę 290 000 zł. Łączna kwota zwiększeń to 631 985,28 zł. A globalnie kwota wydatków po tych zmianach wynosiłaby 42 961 666,04 zł. Kolejnym załącznikiem jest załącznik inwestycyjny. Tutaj proponowana jest jedna zmiana. To jest zwiększenie środków na zadanie modernizacji infrastruktury kulturalnej w gminie Chocz ze środków własnych, czyli tutaj do tych 179 125 zł dokładane jest 290 000 zł. Kolejny załącznik to załącznik numer 4, przychody i rozchody budżetu. I tutaj, aby można było zrealizować te zadania, które były po stronie wydatków przedstawione, proponuje się zwiększenie przychodów z tytułu kredytu o kwotę 400 000 zł do kwoty 1 960 000. Kolejny załącznik to załącznik numer 5 dotyczący planowanych kwot dotacji. Zmiana dotyczy dotacji dla OSP. Wcześniej było 10 000, obecnie te dotacje planowane są na łączną kwotę 20 000 zł. I to tyle, jeżeli chodzi o zmiany do uchwały budżetowej. To od razu do WPF-u przejść, panie przewodniczący. Tak, tak, proszę. Dobrze. I jeżeli chodzi o zmiany wieloletniej prognozy finansowej, załącznik numer 1, to jak wiadomo, musi być zgodny z proponowanymi zmianami budżetowymi. Dodatkowo ta kwota 400 000 zł, o którą chcemy zwiększyć przychody w tym roku, planowana jest po stronie również rozchodów. W związku z tym także zostały zaktualizowane odsetki w poszczególnych latach spłaty. I dodatkowo w załączniku numer 2, w którym znajduje się zadanie, które było rozpoczęte już w minionym roku, modernizacja infrastruktury kulturalnej, to jest zadanie w punkcie 1.3.2.5, zwiększa się limit wydatków na rok bieżący o kwotę 290 000 i wynosi ona obecnie 2 812 000 zł. I o tą samą kwotę limit jest łączna, nakłady finansowe są zwiększone i limit zobowiązań pozostaje do wykorzystania jeszcze w tym roku. Dziękuję. Dziękuję pani burmistrz, dziękuję pani skarbnik. Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś pytania w sprawie naszej sesji, w której dzisiaj mamy materiał, który szczegółowo mówił pani burmistrz i pani skarbnik, to poproszę teraz. Te 290 tysięcy na modernizację infrastruktury kulturalnej w gminie Chocz, te 290 tysięcy dochodzi do 179, może pani powiedzieć szczegółowo na co to? Na które zadania? To za modernizacja infrastruktury kulturalnej w gminie Chocz dotyczy dwóch zadań. Remontu obiektu w Brudzewku i w Nowej Kazimierce. Jeżeli chodzi o Brudzewek, jesteśmy w trakcie rozliczenia. Wykonawca jeszcze nie przedłożył wszystkich dokumentów i całkowitego rozliczenia.
Jeżeli chodzi o nową Kaźniarkę, to dotyczy zwiększenia ilości powierzchni fundamentów, czyli planowano, że fundamenty do wymiany będą w mniejszej ilości niż faktycznie się okazało. Pomimo odkrywek, kiedy odkopano te fundamenty, okazało się, że one muszą być całościowo wymienione. I stąd jest taka potrzeba. A co za tym idzie, skucie dzierków, pozostałe wszystkie zadania. Taką propozycję Państwu przedłożyłam, abyśmy mogli skorzystać z dofinansowania. Czyli jeżeli Państwo zwrócicie na kwotę, mamy dofinansowanie w wysokości 2 342 874 zł 38 groszy, z czego wkład własny, jeżeli Państwo by przyjęli przedłożone zmiany, będzie wynosił 469 125 zł 62 grosze. Taka jest relacja w stosunku do pozyskanych funduszy zewnętrznych. Ale co chodzi o te dwa zadania, czy trzy? Bo promesa, pamiętam, w pierwszej wersji to była... Dotyczy o dwa zadania, tak jak powiedziałam na początku. Rudzelek i do Kuba Kaźmierka. Rudzelek, więc promesa na 2 300 000 była, tak? I tam jeszcze z końcówkami i musimy dołożyć to w ręce 500 tysięcy. Panie Burmistrzu, mam pytanie, czyli to 290 tysięcy złotych, które dzisiaj przegłosujemy, to w tej kwocie jeszcze nie ma budżetu, prawda? To jeszcze nie ma konkretnego rozliczenia, czy to wystarczy, te środki wystarczą na zamknięcie również budżetu, bo skoro nie ma jeszcze kosztorysu pełnego, to nie wiem, czy to... Po prostu nie okaże się, że jeszcze trzeba będzie coś dołożyć. Znaczy ja myślę, słuchajcie, zresztą Państwo wiecie, tak jak prowadzicie remonty na własnym podwórzu, we własnych domach czy nieruchomościach, tak wygląda, tak, ja przedstawiam Państwu taką propozycję. Mam nadzieję, że ta kwota wystarczy na rozliczenie tych zadań. Dziękuję. Chciałoby się więcej, ale budżet jest taki, jaki jest. Może jakie dodatkowe zadania były wykonywane na budżetu? Na pytanie, tak? No ja nie bardzo umiem odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ... Dostała Pani dokumentację, tam już jest sfinalizowane, bo jest pięknie, posto. Tak, ale jeszcze nie ma dokumentów, jeszcze nie ma rozliczenia, więc nie wiemy, jakie były dodatkowe rzeczy wrzucone jeszcze w kosztorys. Czyli po ogólnym rozliczeniu będziemy wiedzieć, aczkolwiek ja też nie przyglądałam. Tak, te 209, no ale chyba na wszystko jest przetarg i kwoty są wiadome i wiadomo, kiedy na co zabraknie. To nie jest tak, że sobie później możemy pogdybać, że coś wyjdzie dodatkowego. Tam już zadanie jest sfinalizowane praktycznie i to już orientacyjnie powinno być wiadomo. Tak, tak, no. Może Pani mówić, że tak, ja odpowiem. Szanowni Państwo, nie mamy umów ryczałtowych, tylko mamy rozliczenia kosztorysowe. A to się różni tym, że dopiero po wykonawczo możemy stwierdzić, czy było pół kilograma więcej piasku włożone, czy nie. Ja Państwu pokazuję dla przykładu. Jeżeli chodzi o budzewek, no to na pewno robotami dodatkowymi jest, robotą dodatkową jest zabezpieczenie i pomalowanie poddasza, ponieważ po odkryciu okazało się, że musi być zabezpieczone. Zabezpieczone, tak, rozumiem. Poddasza. Następnie musiało nastąpić przesunięcie furtki. To są tego typu prace. Okazało się, że szambo było w innym miejscu niż to wykazywała inwentaryzacja. Czyli to są tego typu zmiany. I tak jak powiedziałam, oczekujemy na dokumenty. Mamy rozliczenie kosztorysowe, a nie ryczałtowe. To nie mogliśmy
rozliczenie z wykonawcą. Przecież jeżeli zostanie, no to jeżeli zostaną te pieniądze, to przecież nikt ich nie weźmie do siebie, tylko one zostaną, tak? Nie, ale to już byśmy przesunęli je w inny dział, nie? Jeszcze tylko chodzi o Łowaka Śmierka, która stoi. To trzeba by się głęboko zastanowić, Szanowni Państwo, bo jest to inwestycja bardzo droga. Ja tutaj przyniosłam artykuł z gazety, gdzie w sąsiedniej gminie, Szanowni Państwo, bardzo go popisałam, bo się nim zainteresowałam, wiata rekreacyjna o powierzchni 94,19 metrów kwadratowych z zapleczem kuchennym i sanitarnym kosztowała 323 696 zł, z czego 50 tysięcy dofinansowanie z budżetu samorządu województwa wielkopolskiego. Pozostała część projektu została sfinansowana z budżetu gminy, w tym funduszu sołeckiego. W obiekcie zamkniętym może przebywać około 40 osób, natomiast część otwarta jest większa i wypowiada się tutaj, że spełnia to oczekiwania i wymogi dla tej wsi ten obiekt i pisze, że nie jest on kosztowny w budowie i utrzymaniu, a zabezpiecza podstawowe potrzeby integracyjne mieszkańców. A proszę porównać sobie, jakie ceny, jaką cenę my mamy na budowę nowej Kaźmierki, bo obiekt, który stoi, to moim zdaniem nadawał się do rozbiórki, bo podejrzewam, że postawienie nowego w to miejsce, a wykorzystanie czegoś takiego, jak zrobiła to sąsiednia gmina, zupełnie na obecną sytuację zabezpieczałoby potrzeby tych mieszkańców. A my wydamy, bo zaprojektowane było, nie pamiętam, 1 900 000 zadanie w Kaźmierce. Kochani, przy naszym skromnym budżecie, gdzie na nic nie ma, bo tak sobie otwarcie powiedzmy, czy to jest zasadne, czy to, o czym ja mówiłam przed chwilą, nie spełniało być na chwilę obecną wymogów mieszkańców. Bo tutaj pewnie z perspektywy czasu można by tak stwierdzić, że faktycznie ta budówka była bardziej może zasadna. Tylko że problemem teraz jest to, że ten stan, który mamy na dzień dzisiejszy, on się rozpoczął i pytanie co dalej. No bo teraz co? Teraz znowu się cofnąć i od nowa i rozbierać. Ale umowy można aneksować. Wszyscy nieraz po otwarciu czegoś, coś się okazuje, że nie tak. I trzeba podjąć jakąś słuszną decyzję. A nie wydawać 2 miliony złotych nie wiadomo po co i na co. I tym bardziej, że tutaj budujemy, konstruujemy ten budżet i wiecznie na te braki nam wychodzą. Także... Spaliśmy na to dotację, tak? Dobrze, tylko no, nieco wcześniej trzeba było się przyjrzeć sytuacji, bo przecież tam roboty budowlane, o ile ja sobie dobrze przypominam, a jestem użytkownikiem drugi, przejeżdżam często, to już w okresie zimowym. Nawieziona była jakaś cegła, rozebrane i stało to do tej pory. Także ja nie wiem, na ile tam zostało cokolwiek zrobione, co wyszło, że jest nie tak. Proszę o szczegółowe informacje. Stało do tej pory. Być może Państwo nie dostrzegli tego, że udało mi się pozyskać ponad 1 000 000 zł. I w momencie, kiedy udało mi się pozyskać ponad 1 000 000 zł, możemy te pieniądze dołożyć do tych inwestycji. Ale są jeszcze, jak zwróciłam na początku naszego spotkania do uwagę, 2 342 000, czyli prawie 2 350 000 mamy pozyskanych pieniędzy na te dwa zadania, a dokładamy z budżetu 470 tysięcy na okrągło. Czyli ja myślę, że to dofinansowanie jest bardzo korzystne. To, co Pani mówi o sąsiedniej gminie, oni, tak jak Pani mówi, to jest wiatra. Oni skorzystali z małych projektów i to im wystarcza. I to oni też decydują o tym, co jest dla nich korzystne, czy dołożenie 50 tysięcy, czy nie. To, ja tutaj tego powiem szczerze, naprawdę nie idzie porównać. Ja nie neguję tego rozwiązania.
bo to jest być może takie podobne rozwiązanie co do nowej, do nowego Oleśca, czyli gdzie jest zagospodarowanie terenu. Natomiast my już mówimy o obiekcie, o świetlicy. Jeszcze raz powtórzę. 2 350 000 na okrągło dofinansowanie, 470 dokładamy. To już Państwo musicie podjąć decyzję, czy da to dołożyć, czy też nie. Ja uważam, że przed podjęciem takiej decyzji powinniśmy być na wizji lokalnej, mieć wgląd w dokumenty, żeby szczegółowo spojrzeć na temat ten. A nie, ja mam w ciemno podejmować jakieś decyzje, gdzie nie mam wyobraźni, co jest na chwilę obecną. I jakie środki już zostały zaangażowane, Pani Burmistrz? Przy Ładzie Polskim zawsze przekazywane jest wykonawcy, jak dobrze pamiętam, 5-10% od zawartej umowy. No, a takie będziemy inwestycje przeprowadzać, to rzeczywiście budżet zawsze w pustce. Nigdy nie staramy się, o to, żeby było jakieś tańsze, żeby nie doceniać pozostałych pieniędzy, 2 300 000. No dobrze, ale można by z Polskiego Ładu też pozyskać na inne. To wie Pani, to nie jest. No, akurat powinniśmy pozyskać na obiekty kulturalne, tak? I uzyskaliśmy jeszcze dodatkowe pieniądze na kwotę ośrodek kultury, ale też pozyskaliśmy na drogi, tak? Na oświetlenie, także to nie jest, to nie są tylko obiekty komunalne. Nie uważam, że w takiej wysokości na wymogi tej wsi są zupełnie za duże. Za duże. Ilu mieszkańców ma Duma Kaźmierka? No dziękuję. No, ale ja to, a czy ja to powiedziałam? Ale czy ja to powiedziałam? Ale dobra, nie. Może ja powiem. Szanowni, jesteśmy w tym pierwszym tutaj obiekcie, nie? Pamiętacie, jak ten obiekt wyglądał? Jak stał? Jakie były perturbacje? Jakie były problemy, żeby to wyremontować? Teraz szczycimy szczerny. To samo może z tamtym budynkiem, nie? Dzięki burmistrzowi Marianowi Boże Stratyczniące możemy to zrobić. Czy to chodzi o majątek nasz, gminy? Ale te pieniądze, ale oczywiste rzeczy, ale te pieniądze nie są wyparowane gdzieś po powierzchni. One zostawają. Ten budynek własnością nas, samorządu. Zgadza się. I to zostaje. I nikt tego nie zabierze. Czyli jeżeli mamy, tak ja mówię, tak samo a propos dróg, ile żeśmy pozyskali, czy te drogi, które w tej chwili mamy na pewno, kiedyś można by było je w tej chwili wybudować, trudno by było pozyskać te pieniądze. Także uszanujmy to i jeżeli jest możliwość, to zróbmy. Ja wiem, że jakie są wydatki, ale umawialiśmy się. Umawialiśmy się na tamtej kadencji. Wszystkie świetlice remontujemy po kolei. Mówiliśmy. Ale zakres remontu tu jest ważny. Tak. Zakres zaangażowanych środków, Panie Marku. No tak. Ja nie neguję, ja nie mówię, że mieszkańcy są z innej gminy, że mają mieć coś gorszego. Ja tego nie neguję. I proszę mnie wmawiać, a jak już przywołał Pan ten obiekt, to powiem Panu, że tylko ze względu na to, żeby nie niszcza, podnieśliśmy palce. Bo tutaj, na ten obiekt pierwotnie, który miał być świetlicą na miarę XXI wieku, to zostały zmarnowane 3 fundusze chwilenia. To wie Pan. A resztki materiałów, to jeszcze do tej pory leżą, walają się tam za remizą. Ale i można sobie zobaczyć. Materiały były pozyskane to nie były z funduszu. Fundusz Sołecki był przekazany raz, proszę Panią, na dokumentację, tak, która przepadła. Fundusz przekazany na dokumentację. Tak, ja mam wszystko wypisane co na co. Ile zostało materiału? Została tutaj wbudowana w ten obiekt. Nie, została wbudowana. Część została. Ale mieliśmy inwentaryzację, którą przeprowadzała Pani Ewa Wojciechowska. Jest wszystko wypisane, można wrócić do dokumentów. Częściowo materiały zostały, można powiedzieć, zniszczone. I jak tak będziemy pracować, kochani, to nigdy nie wypracujemy dobrych rozwiązań. Dobrych rozwiązań. Tam leży z tyłu, tam zniszczone około 30 rolek papier. Nie wiadomo, ile lat to leży. Tak.
Ale ta papa była kupiona z prywatnych pieniędzy, niestety nie była z funduszy. No to dlaczego leży na terenie nie prywatnych, tylko publicznych? Tylko publicznych? Nie. No to kto kupił do prywatnych? Pani powie, takie fajne było. Ja przepraszam, były trzy fundusze przeznaczone, to miała być sala 21 wieku. Pierwszy fundusz, to w ogóle to był pierwszy fundusz sołecki, jakie weszły. Cały poszedł na dokumentację, z którego nic nie wynikło. Z drugiego coś tam było zrobione, był zakup materiałów. Nawet do tego stopnia, że wiem, że był beton kupowany, nie wiem, co się z tym stało. Z trzeciego znowu poszło i ten materiał tu był składowany, bo miało być, już zaczęli coś kopać, dziubać, nic z tego nie wyszło, z tej sali XXI wieku. Potem dobrze, że tu z tym seniorem tak się stało, jak się stało. Tak, a została czerwona cegła, gdzieś wszystko jest wypisane. Ale pani Ewa jest świadkiem, robiliście, liczyliście wszystkie. Tak. Proszę Pani Ewo, może dwa zdania w tej sprawie, bo Pani... Była przeprowadzona inwentaryzacja, tak materiał znajdował, pamiętam, bo dobrze były te deski, prawda? Łapy. Także, no, tak jak Pani mówiła, że część została wykorzystana... Czerwona cegła. Ja też nie wiem, co zostało wykorzystane. Czerwona cegła, nic poza tym. Ja tutaj jeszcze bym chciał dodać, że tutaj mówimy o obiektach gminy, które chcemy, żeby nie niszczały, to by tak nam że jeszcze chwilę jest taki obiekt, który teraz też jest nieużytkowany i to nie będzie się chciało na tego wynieść. O którym obiekcie mówię kolega? Tutaj ta sala koło szkoły, gdzie wcześniej stacjonowała Iskra. Kuźnia Piła, bo to jest wspólne. Kuźnia Piła. Gdzie tam też na dzień dobry, to są dyrektor. Nie, tam już ta ruina pozostała w takim klubie. Ale to robimy coś, żeby nie niszczało, czy nie? Czy wszystko będzie teraz burzyć? Jak będą się... Pani tutaj sugerowała, pani tutaj nam sugerowała, że ten obiekt, w którym teraz się znajdujemy, zostało podjęte działanie, żeby nie niszczą. Oczywiście. Ja tutaj chcę tylko zaznaczyć, że takich obiektów jest więcej. I teraz pytanie, to czy... W jakim stopniu niszczeje ten obiekt? Dlaczego niszczeje? No niszczeje, no jest nieużytkowy, bo tam jest dach do remontu na dzień dobry. No to fundusze sołeckie. Ale szanowni Państwo, obiekty... Mówimy o skali remontu funduszu sołeckiego. Ale żeby nie niszczało, najpierw trzeba dach zabezpieczyć, tak? Żeby nie leciało. To jest podstawa. Dach jest w ogóle podstawa. No ale to też ja tylko nadmieniam, że tych inwestycji jest więcej. A to jest cały czas odniesienie do tej Kaźmierki. Gdzie tak naprawdę te pieniądze są pozyskane i mówimy tutaj o środkach nie 1 900 000, tylko 400 000. Dobrze. A obiektu na kuźni na 400 000 na pewno. Sama Pani mówiła, że 320 kosztowało postawienie tej wiaty. To są dwie inwestycje w jednym roku, tak? To ja nie wiem, o co Pani mówi. I trwałość, i trwałość. 300 900 000. Ale 400 000 jest składu własnego. A druga kwestia, że trwałość tych obiektów, to na pewno też jeśli chodzi o amortyzację w czasie, to będzie znacząco różnie. Ale w chwili obecnej, kiedy kondycja finansowa gminy jest taka, a nie inna, to szukajmy rozwiązań, które później można ulepszać i zmniejszać, a nie wszystko na raz. Będziemy tak patrzeć, aż to samo się zawali. W końcu przyjdzie nadzór budowlany.